Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Rzeczywiście jestem redaktorem naczelnym miesięcznika Twórczość, co ma pewien związek z tematem dzisiejszego spotkania, który, przypomnę, brzmi wspólnie czy obok siebie, Żydzi na ziemiach polskich i w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. A ten związek polega na tym, że numer 9 Twórczości, który jest w tej chwili już w sprzedaży, jest poświęcony właśnie relacjom polsko-żydowskim. Tak się złożyło. Nie ustalałem tego oczywiście z organizatorami festiwalu, ale uznaję to za pewien znak opatrznościowy i cieszę się z tego, bo wydaje mi się, że w tym numerze udało nam się powiedzieć coś interesującego, co odbiega trochę od tonacji dyskusji publicznych na ten temat. Zobaczymy, czy nasza dzisiejsza rozmowa wpisze się w te tonacje. Ale zanim zaczniemy już dyskutować, przedstawiać opinie, poglądy i źródła, chciałem przedstawić Państwu uczestników dzisiejszej debaty, dzisiejszej dyskusji. Po mojej prawej stronie jest pani dr Maria Antosik-Piela, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która stopień doktora uzyskała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019 roku. Obecnie związana jest z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego od 2020 roku. Zainteresowania badawcze pani doktor to polsko-żydowskie pogranicze kulturowe w XIX i XX wieku, prasa żydowska i Polska XIX i XX wieku, historia Żydów w Galicji, obecność ideologii społeczno-politycznych w tekstach kultury. Jest z nami również pan profesor Artur Markowski, który zajmuje się historią społeczną obszaru wpływów Imperium Rosyjskiego, dziejami Żydów w XIX wieku i historią przemocy. Kierował projektem badawczym poświęcony pogromom Żydów, którego rezultatem jest czterotomowe wydawnictwo będące podstawą do studiów nad tym zagadnieniem na ziemiach polskich. Witam też profesora Pawła Skibińskiego, który szczęśliwie dotarł do nas. Pan profesor Markowski prowadzi zespoły badawcze zajmujące się społeczną genezą przemocy antyżydowskiej oraz edycją dokumentów dotyczących statusu prawnego Żydów na ziemiach polskich. Jest autorem m.in. takich książek jak Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne, Pogrom białostocki 1906 roku. Na Wydziale Historii obecnie kieruje Zakładem Historii XIX wieku. I last but not least, profesor Paweł Skibiński, który szczęśliwie pokonał wszystkie trudności na swojej drodze, którego biogram znalazłem na stronie internetowej Wydziału Historycznego. Pan profesor swój doktorat na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego obronił w 2001 roku, habilitację w 2014. Od 2006 do 2008 roku kierował działem badawczym Muzeum Historii Polski. Od 2010 do 2015 był dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Od 2015 pan profesor jest ekspertem Centrum Myśli Jana Pawła II. Był członkiem redakcji Kwartalnika Konserwatywnego. Obecnie współpracuje stale z miesięcznikiem Sieci Historii. Od roku 2020 jest zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Myślę, że ten instytucjonalny biogram też odzwierciedla w jakimś stopniu krąg zainteresowań pana profesora. Bez zbędnej zwłoki chciałbym rozpocząć rozmowę, której część też przeznaczyliśmy na taką interaktywną wymianę z Państwem. Jeżeli wymiana zdań między nami Państwa sprowokuje do jakichś przemyśleń, czy będziecie Państwo chcieli zadać pytania naszym gościom, to oczywiście jesteście Państwo mile widziani, ale ta pierwsza część będzie poświęcona raczej prezentacji stanu badań i opinii naszych gości. Chciałem zacząć od,
od takiego pytania ogólnego. W jakim stopniu temat naszej dzisiejszej rozmowy, a więc obecność Żydów na ziemiach polskich w pierwszej połowie XX wieku, stał się przedmiotem badań historycznych? Czy ten temat, czy problem intelektualny jest, można powiedzieć, dzisiaj rzetelnie przebadany? Czy możemy mówić o pewnym konsensie naukowym ekspertów zajmujących się tym tematem? A jeśli nie, to jakie są tego przyczyny? Gdzie można by ewentualnie wskazywać na obszary, które domagają się jakiejś eksploracji głębszej? Jakie prace, jakich badaczy należy wymienić wśród największych znawców i no, takie kamienie milowe by tak rzec tej problematyki. Chciałbym poprosić o najpierw o wypowiedź profesora Markowskiego. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję też panu doktorowi Kordelowi, organizatorowi tego panelu za zaproszenie. Myślę, że rozmawiamy dziś, drodzy państwo, o czymś, co ma fundamentalne znaczenie nie tylko z perspektywy historycznej, ale w ogóle fundamentalne znaczenie dla nas dzisiaj. Dlatego, że w ogniu debat o relacje polsko-żydowskie właściwie wykuwa się jakaś część naszej współczesnej również tożsamości. I stąd oczywiście wiele ważnych historycznych tematów gdzieś wokół nas krąży, ale ten akurat jest fundamentalny, bo jest też trochę takim papierkiem lakmusowym. To znaczy odpowiadamy sobie na pytanie, kim jesteśmy. I kiedy mówimy o relacjach polsko-żydowskich, to studia, tak jak pan redaktor nas tutaj wywołuje do głosu, studia nad tym tematem mają dość długą metrykę, one sięgają do XIX wieku śmiało. Na pewno widoczne były już w międzywojniu, ale intensywnie rzeczywiście zaczyna się nad nimi pracować po wojnie. Zagłada, II wojna światowa wywołuje ten temat, a chyba najciekawsze rezultaty tych studiów osiągamy krok za krokiem właśnie po 1989 roku, kiedy w Polsce i generalnie na świecie, bo warto jeszcze zaznaczyć, że te badania nie są prowadzone tylko w Polsce. Mamy prężne ośrodki działające w Stanach Zjednoczonych, które interesują się relacjami polsko-żydowskimi. Mamy ośrodki i badaczy, którzy interesują się tą tematyką w Izraelu. By wymienić tylko trzy główne geograficznie umiejscowione punkty. I teraz na pewno nie zrobiono wszystkiego i dużo, dużo jeszcze przed nami. Mam wrażenie, że ważnym punktem otwarcia była dyskusja o książce, którą państwo znacie, Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa. Można mieć o niej różne zdanie i tych zdań wiele już wygłoszono, ale jednej rzeczy nie możemy tej książce odebrać, mianowicie, że otworzyła bardzo mocną, ciągle trwającą dyskusję na temat relacji polsko-żydowskich w określonym przedziale czasowym, ale też w jakimś stopniu temat podniosła do rangi jednej z ważniejszych debat, nie tylko historycznych, ale również społecznych dzisiaj w Polsce, no i poza jej granicami, ale z Polską w tle. W związku z tym do zrobienia jest bardzo wiele. Co już wiemy? Wiemy na pewno jedną rzecz, że te narracje o relacjach polsko-żydowskich, one się w gruncie rzeczy ogniskują przynajmniej w dwóch grupach. I tak to jest właściwie zawsze, jeśli mówimy o relacjach jakiegoś narodu z innym narodem albo jakiejś grupy etnicznej z inną grupą. Nie będzie chyba łatwo nigdy uzyskać jednej spójnej, koherentnej narracji, wyjaśnienia, bo tak jest z materią historyczną. Przy relacjach polsko-żydowskich również jesteście państwo świadkami, wszyscy jesteśmy świadkami podobnie przynajmniej dwóch nurtów w tym zakresie i sporów, które są w gruncie rzeczy naturalne. I w tych sporach nie widzę nic złego dotąd, dopóki te spory są prowadzone na kanwie rzeczywiście dyskusji akademickiej, a nie światopoglądowej i wynikają z rzetelnych badań historycznych. Natomiast chciałbym więcej może powiedzieć o innym spojrzeniu, bo to, co mówię, to pewnie państwo, jak tu przyszliście, to wiecie i oglądacie. Mianowicie, jeśli mogę, to chciałbym wyrazić swoje stanowisko co do tego,
czego brakuje w tych dyskusjach i w tych badaniach. Mianowicie wydaje mi się, że brakuje próby spojrzenia na problem relacji polsko-żydowskich, żydowsko-polskich, Żydów z innymi. Ja często używam takiego pojęcia Żydzi i inni, bo niekoniecznie dla mojej epoki, ja się przede wszystkim XIX stuleciem zajmuję, niekoniecznie my wiemy, czy to z Polakami, czy to z kimś innym te relacje musiały być. Więc brakuje przede wszystkim takiego holistycznego spojrzenia wychodzącego poza zamknięcie albo w studiach żydowskich, albo w studiach nad historią Polski pisanej jeszcze w ten dawny sposób z perspektywy narodowej. Dzisiejsza moda na historię transnarodową to ułatwia, to znaczy na taką historię, w której pojęcie podziałów narodowych jest gdzieś na drugim miejscu, a patrzy się na inne, nazwijmy to faktory, na inne czynniki, które modelują pewne relacje. I pan redaktor zapytał o pracę. Oczywiście jest ich bardzo dużo, ale ja chciałbym przytoczyć kilka, które wydają mi się ważne. Nie będę oceniał ich jakości, bo każdy ma do tego prawo, ale chcę podkreślić, mówię o pracach ważnych. Pierwsza ważna praca, o której być może państwo nie słyszeliście, bo nie została nadal wydana po polsku, a szkoda, to jest książka poświęcona rewolucji 1905 roku w Warszawie i temu, w jaki sposób kształtowała się nowoczesna, masowa polityka żydowska tutaj, w miejscu, gdzie jesteśmy, w czasie rewolucji. To jest książka izraelskiego badacza Scotta Urego, w moim przekonaniu fenomenalnie napisana, uwzględniająca to, co państwu mówiłem, czyli rodzaj takiego holistycznego podejścia, bo Scott patrzy i na Żydów, i na innych, i na Rosjan, i na Polaków, na wszystkie grupy, które w tej Warszawie w 1905 roku radziły sobie w tym momencie kryzysowym. I z tej książki rzeczywiście wynika, że bardzo łatwo można popaść w takie stereotypowe podziały, dobra, ci antysemici, ci nieantysemici i już, prawda, i mamy relacje. Tymczasem rzeczywistość była znacznie bardziej skomplikowana, nie będę już wchodził w szczegóły książki, miałem wymienić i powiedzieć, czemu uważam za ważną to niniejszym czynie. Druga książka, którą uznaję za fundamentalną, chociaż jest pisana bardzo mocno z perspektywy studiów żydowskich, ale również uwzględnia szeroki kontekst, to książka mojego wspaniałego kolegi Kamila Kijka z Uniwersytetu we Wrocławiu, Dzieci modernizmu. Książka napisana, książka o młodzieży żydowskiej, o tym, w jaki sposób kształtowały się różne warianty żydowskiej tożsamości w międzywojniu i w jaki sposób wpływały na nie i jak one się kształtowały w odniesieniu do tego, co oferowała im II Rzeczypospolita i co oferowało im środowisko także nieżydowskie. Fundamentalna, właściwie paleta wielobarwna różnych postaw, w moim przekonaniu rzecz bardzo ważna. I dwie rzeczy jeszcze. Kolejna książka, i tu trochę prywaty będę uprawiał w swoim imieniu i pani doktor, ale w związku z tym, że to nie ja jestem autorem, ale blisko 100 osób, to powiem o czterotomowym wydawnictwie związanym, którego idea wyszła z naszego wydziału, które się nazywa Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, gdzie blisko setka autorek i autorów zaproponowała całą paletę tekstów poświęconych przemocy antyżydowskiej, nie tylko takich pogrom w, chociaż i takie państwo znajdziecie, ale też tekstów, które próbują wyjaśniać chociażby recepcję w literaturze, sztuce, tekstów, które pokazują, pozwalają nam zrozumieć złożoność mechanizmów, które doprowadziły do przemocy antyżydowskiej. To jest oczywiście problem tego rodzaju, że my patrzymy tylko na złe rzeczy, na konflikty. I czwarta książka, a właściwie dwutomowa książka, słynna, znacie ją państwo, To dalej jest noc i generalnie można by powiedzieć w ogóle prace Centrum Badań nad Zagładą, różnie przyjmowane, różnie odbierane, krytykowane również, ale po to są książki naukowe, żeby z nimi dyskutować, ale podkreślę, to ważne zjawisko w historiografii, które pokazuje, czy otwiera też nową przestrzeń badawczą, to znaczy w moim przekonaniu, tak jak ja odbieram te książki nie są o Żydach. Te książki są o tym, co się stało na ziemiach polskich pod wpływem II wojny światowej i jak to, co zaczyna się gdzieś w XIX wieku jeszcze, kończy się
w obliczu tragedii, jaką była wojna dla wszystkich, Żydów, Polaków i tak dalej. I ostatnie słowo, pozwólcie Państwo jeszcze, by nie zagadać Państwa tutaj przez całe półtorej godziny, to rzecz, która wydaje mi się fundamentalnie ważna. Brakuje w tych badaniach nacisku i oglądu sytuacji typowych. To znaczy my bardzo łatwo skupiamy się na pogromach, przemocy, konfliktach, prawda, radykalnych formach akulturacji czy asymilacji, a brakuje w tym relacji codziennych. Takich zwykłych, bo przecież tu nie ma żadnej sensacji, prawda? Ani źle, ani dobrze, to o czym tu mówić, a wydaje mi się, że jest o czym. Dziękuję. Szczerze powiem, że zaskoczył mnie pan swoją wypowiedzią, bo spodziewałem się takiej panoramy historycznej, jak na historyka przystało, która by pokazywała przekrojowo różne stadia rozwoju tego myślenia właśnie o Żydach zamieszkujących tereny polskie przed Holokaustem. Ale skupił się pan na takich bardzo aktualnych pozycjach, też nie zawsze pisanych przez zawodowych historyków. Więc ja może jeszcze dopytam pana, bo domyślam się, że w czasach, kiedy na wydziałach historycznych królowała metodologia pozytywistyczna i taka właśnie blisko rzeczywistości, blisko źródeł, blisko faktów, no to zbierano jakieś informacje na temat na przykład mechanizmów ekonomicznych, które podtrzymywały diasporę żydowską na terenach polskich. Były, że tak powiem, wehikułem egzystencji tej zbiorowości. Badano jakieś modele asymilacji albo modele wychodzenia z tego paradygmatu kultury tradycyjnej, getta żydowskiego. I podejrzewam, być może się mylę, ale podejrzewam, że takie prace powstawały jeszcze w czasie zaborów. Pisanym, przecież mieliśmy historyków i nie wiem, ludzi zajmujących się taką problematyką. Być może właśnie ten temat nie był podejmowany, ale to chętnie bym usłyszał od pana informacje na ten temat. Co w międzywojniu, kiedy temat koegzystencji ze wspólnotą żydowską był gorącym tematem. On się też zmieniał pod wpływem różnych wydarzeń, takich jak zamach majowy na przykład. No i potem jest okres PRL-u, generalnie PRL-u, w którym nauka polska była spętana okolicznościami politycznymi. No była cenzura, która nie dopuszczała, był nadzór polityczny nad instytucjami naukowymi, akademickimi. Było ręczne sterowanie po prostu nauką, a historią w szczególności, naukami humanistycznymi. To był też, można powiedzieć, nauka polska przed 68 rokiem, po 68 była czymś innym. Więc gdyby pan, panie profesorze, zechciał tak już króciutko, chociaż w tych kilku właśnie takich przekrojach coś o tym powiedzieć. Myślę, że to by się przydało nam. Spróbuję. Nie wiem, czy zadowoli pana moja odpowiedź, ale powiem krótko. Proszę państwa, jeśli mówimy o historiografii poświęconej Żydom, pisanej przez historyków żydowskich, to trzeba zaznaczyć, że od końca XIX wieku na ziemiach polskich, w Galicji, a dopiero właściwie w międzywojniu mocniej tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Warszawie, Galicja była tym piemontem historiograficznym żydowskim, startuje pewien fenomen tej historiografii. To znaczy właściwie dopiero wtedy ludzie, kilkanaście nazwisk, Szor, Schipper, Bałaban, są ludzie, którzy tworzą historiografię, którą nazywam historiografią mniejszościową. Mają ją Niemcy, mają ją Ukraińcy w tym samym czasie i idzie też ten wątek żydowski. Wcześniej mamy pojedyncze prace dotyczące ziem polskich, bo ciężar, ten szwerpunkt jest historiografii żydowskiej z Petersburgu, jest tak zwany ruski Wissenschaft. Wcześniej w XIX wieku jest w Niemczech, mamy Wissenschaft des Judentums. I historiografia nowoczesna, niereligijna, żydowska to bardzo późne zjawisko, trzeba to przyznać. Więc z tej perspektywy
I czym oni się zajmują? Przede wszystkim zajmują się systemem prawnym, czyli pozycją prawną Żydów, zajmują się żydowską samorządnością. Właściwie nie ma specjalnie wiele miejsca na pisanie o konfliktach, koegzystencji, akulturacji, asymilacji. Warto pamiętać o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy mamy dużą społeczność żydowską, bardzo podzieloną, tu nie ma monolitu, akulturowani, mniej akulturowani, Żydzi religijni, niereligijni, no, dla części społeczności żydowskiej akulturacja jest procesem negatywnym i już, prawda? Konwersja jest no, właściwie religijnym, jakimś religijną dezercją, więc no, czym tu się zajmować? Trzeba zrozumieć te uwarunkowania. Ma pan rację. Potem jest PRL, gdzie po II wojnie światowej ocaleńcy, no, w tym Maurycy Horn, Artur Eisenbach, ci, którzy zostali w Polsce, prowadzą badania, ale znowuż te badania albo dotyczą zagłady, Żydowski Instytut Historyczny, Żydowska Komisja Historyczna, albo to są badania, które no, w miarę neutralne, biorąc pod uwagę system, który nie pozwala na pewne rzeczy. Nie bez przyczyny dopiero po 1989 roku ta historiografia strzela proszę, w różnych kierunkach. W jakim sensie neutralny system, nie zrozumiałem? W tym sensie, że no na przykład Eisenbach poza jedną książką habilitacyjną o zagładzie zajmuje się Żydami pozycją prawną, właściwie emancypacją Żydów. Tu nie ma punktu, wielkiego punktu sporu z perspektywy politycznej. Nie ma specjalnie wielkich badań dotyczących relacji, nie wiem, pogromów w czasie I wojny światowej, pogromów lat 30. Jest trochę zainteresowania, i to nitka marksistowska, historiografii marksistowskiej wiedzie, zainteresowania historią ekonomiczną, ale ona dziś umarła. Pyta mnie pan o rzeczywiście bardzo ważne zagadnienie, a ja mogę powiedzieć tylko tak, Jerzy Tomaszewski, mój mistrz zresztą, i jego artykuły sprzed lat kilkudziesięciu już właściwie, i potem długo, długo nie ma nikogo, kto się specjalnie zajmuje tą częścią gospodarczą historii Żydów. Zgadzam się, fundamentalnie ważną. Dziś te studia idą w zupełnie innym kierunku. Studia historyczne żydowskie, po pierwsze, jest to właściwie forpoczta nowoczesności. Tak jak pan mówił, one odchodzą od tradycyjnego, tego no, powiedzmy pozytywistycznego paradygmatu uprawiania historii. Szukają wsparcia w historii cyfrowej. Zajmują się religijnością, zajmują się zmianą społeczną, zajmują się no właśnie modernizacją przede wszystkim. Tak, jeżeli mam tak krótko ten obraz przedstawić, ale myślę, że to no właściwie na wiele godzin, jeśli miałbym mówić dokładniej. Bardzo panu dziękuję za to uszczegółowienie. Jeśli ktoś z państwa chciałby dodać coś do tego, co powiedział pan profesor z punktu widzenia swojej problematyki, może pani doktor mogłaby coś powiedzieć o badaniu literatury żydowskiej bądź polskiej związanej z tą problematyką, która może stać się inspiracją namysłu nad tą problematyką. Rzeczywiście w międzywojniu zaczęły powstawać i trochę też w XIX wieku opracowania dotyczące obecności Żydów w literaturze polskiej jako autorów. Natomiast tak naprawdę, naprawdę pogłębione i w pełni profesjonalne badanie literatury żydowskiej to jest rok 89, a w zasadzie rok 1992, kiedy ukazała się książka Eugenii Prokopianiec z UJ-u, Międzywojenna literatura polsko-żydowska, która przypominała ten obszar kultury w Polsce, który w czasach PRL-u był całkowicie zapomniany. I pani profesor wykształciła nowe pokolenie badaczy i badaczek, które zaczęły odpominać tych zapomnianych autorów międzywojennych, XIX-wiecznych. Oczywiście zupełnie osobną kwestią jest badanie literatury zagłady, czym ja się nie zajmuję. I z całą pewnością badanie literatury zagłady nie jest tak kontrowersyjne jak badanie historii zagłady. I oczywiście pojawiają się, ale bardzo niewiele, prace poświęcone powojennej historii, powojennej literaturze żydowskiej. Tutaj mam na myśli między innymi profesor Magdalenę Rutę, również z Krakowa, która poświęciła
monumentalną książkę poświęconą literaturze jidysz w PRL-u. I to też był zupełnie nowy temat, niezbadany, więc przed nami jako badaczami i badaczkami literatury jest bardzo dużo do zrobienia, bo też chciałabym Państwu być może uświadomić zupełnie prosty fakt, ale literatura żydowska to nie jest tylko literatura polska, ale to jest literatura pisana w jidysz, to jest literatura pisana po hebrajsku i to jest wreszcie, jeśli cofniemy się do XIX wieku, literatura pisana po niemiecku. W związku z tym my mamy absolutnie tutaj do czynienia ze zjawiskiem wielojęzycznym i w związku z tym każdy z nas wybiera sobie jakieś pole do działania, jakąś epokę i w niej próbuje rzeczywiście odpominać tych autorów, o których po 1945 roku w zasadzie nikt już nie pamiętał. O. Dziękuję bardzo. No, z pani wypowiedzi wyłania się obraz niepokojący, że właściwie ogromnie ważny fragment naszej historii w wieku XX zasadniczy, no właśnie do 1989 roku nie był przedmiotem refleksji akademickiej. To na pewno nie ułatwia Państwu sprawy. To w takim razie może inaczej jeszcze zapytam, jak Państwo byście określili udział badań nad relacjami polsko-żydowskimi, mówiąc w największym skrócie, nad życiem Żydów na terenach polskich, nad ich kulturą, nad sposobem, w jaki wchodzili w interakcję z większościową kulturą polską itd., itd. Jaki jest udział tej części badań w ogólnych badaniach nad wiekiem XX, gdyby no, wiem, że procentowo tego nie da się jakoś wyliczyć, ale czy to jest kompletny margines, czy to jest, i też może w różnych okresach wieku XX było inaczej, ale czy teraz nie jest z kolei tak, że to jest właściwie jedyna dziedzina historii XX wieku, która przynosi polskiej nauce widoczność na świecie, prawda? Znaczy, pani Engelking, uznana za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób tam z listy Forbesa czy Timesa, już nie pamiętam, to mówi samo za siebie. Czy ktoś chciałby skomentować moje pytanie albo odpowiedzieć? To znaczy, ja chciałbym skomentować i jednocześnie się od niego uchylić. To znaczy, bo wiecie Państwo, moja obecność na tej sali jasno pokazuje, w jakim my jesteśmy miejscu. To znaczy, bo ja jestem jedynym reprezentantem badań spoza studiów żydowskich tutaj, mającym mówić o relacjach polsko-żydowskich. I teraz to jasno pokazuje, że z perspektywy historyka większości, czy Polaków, właściwie ten temat nie istnieje, bo nie znaleziono specjalisty wśród bogatego grona badaczy Uniwersytetu Warszawskiego, nie znaleziono specjalisty. To jasno pokazuje, gdzie my jesteśmy, dlatego że to, co powiedział profesor, ja w ogóle jakby nie mogę aspirować do konkurencji z profesorem Markowskim, jeśli chodzi o znajomość literatury, jeśli chodzi specjalistycznej. Ale mogę powiedzieć tyle, że jest tutaj pewna asymetria. Tak? To jest poznanie tej przestrzeni przede wszystkim z perspektywy wrażliwości żydowskiej. I to, co pan profesor Markowski powiedział, zresztą bardzo trafnie, że istnieją ośrodki polskie, istnieją ośrodki izraelskie, istnieją ośrodki w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim w mniejszym stopniu w Kanadzie, które się tym zajmują, jasno pokazuje, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy w jakiejś sensie, to jest diaspora żydowska, bądź ośrodki izraelskie, które są żydowskie przez per se, i u nas ludzie, którzy kultywują spojrzenie przez perspektywę mniejszościową. I to nie jest ani dobre, ani złe, tylko to jest asymetryczne, powiedziałbym. I teraz, czy to, ja wiecie Państwo, ja mam już swoje lata i w środowisku akademickim funkcjonuję od dłuższego czasu. Ja pamiętam lata 90., kiedy to były strasznie modne badania. Ja nie wiem, czy one były na wysokim poziomie, ale były modne.
widziałem też te fazy, to znaczy mód zmieniających się mód. Mnie szczerze mówiąc, ja to na to patrzyłem zupełnie z zewnątrz, ponieważ ja startowałem jako badacz Hiszpanii XX wieku, a potem zająłem się Kościołem katolickim. W związku z tym, szczerze mówiąc, nie bardzo mnie to interesowało, ale widziałem, co się dzieje w środowisku. I teraz ja bym powiedział tak. Paradoks polega na tym, że potem spojrzałem na to z perspektywy mojego własnego wydziału, kiedy szukaliśmy specjalistów do XX wieku, jeśli chodzi o studia żydowskie, którzy mogliby wesprzeć nieco naszą ekipę tutaj uniwersytecką. I były ogromne trudności ze znalezieniem rzetelnych badaczy, którzy chcieliby z nami współpracować. Trochę to była kwestia pensji, że tak powiem, w Polsce w porównaniu z pensjami amerykańskimi, ale po części też po prostu tego, że widocznie jest jednak pewna słabość personalna, której ja bym nie podejrzewał, mówiąc o czterotomowym wydawnictwie poświęconym pogromom, bo wydawałoby się, że to jest ogromne środowisko, które ma gigantyczne możliwości badawcze. Kazus pani Engelking, proszę wybaczyć, na pewno tutaj się... Znaczy ja nie chciałbym o pani Engelking dyskutować, dlatego że powiedziałbym, że to jest temat jednak quasi-polityczny, dlatego że... a nie czysto akademicki. Ja tylko powiem o jednym aspekcie akademickim, który tutaj jest na rzeczy. Otóż sugerowanie, że pani Engelking to jest tak bezdyskusyjnie historyk, to jest dla mnie, jako dla takiego rzemieślnika historii, wątpliwe. Dlatego, że to jest człowiek, który wychodzi z zupełnie innego warsztatu badawczego i wchodzi w przestrzeń historyczną, próbując ją opisać ze swoich kategoriach. Ja patrząc na te wysiłki, w ogóle całego centrum pani Engelking, patrząc na te wysiłki z punktu widzenia rzemiosła historycznego, mam gigantyczne kłopoty z akceptacją tego wszystkiego. Nie dlatego, czy też nie przede wszystkim dlatego, do jakich oni wniosków dochodzą, tylko czego w ogóle nie biorą pod uwagę w swoich badaniach. A to jest, i teraz nie będę chciał tego za bardzo rozwijać, ponieważ to się skończy, przepraszam za wyrażenie, awanturą. A to nie o to chodzi na takich spotkaniach. Tylko zwracam uwagę, że to też świadczy o pewnej słabości środowiska historycznego, które zajmuje się tym zagadnieniem, skoro tak gigantyczną karierę zrobili ludzie, którzy rzemiosła historycznego nie traktują jako podstawowe. I to, przepraszam, nie, jeszcze jedna rzecz. Panie doktorze, bardzo mam, momencik. Pan bardzo długo uchyla się od odpowiedzi. Tak, i będę to robił konsekwentnie. Otóż jeszcze jedna rzecz, na którą nie zwróciliście państwo uwagi, ale to siłą rzeczy, bo pan doktor był łaskaw nas wprowadzić w taki kanał, który wiele tłumaczy, ale nie wszystko. Otóż... chciałbym zwrócić uwagę, bo nie będzie okazji przy innych pytaniach, które pan przewodniczący był łaskaw nam zdradzić, że istnieje z punktu widzenia właśnie rzemiosła historycznego istnieje bardzo poważny problem z tymi badaniami nad stosunkami polsko-żydowskimi. I ja się nie dziwię pewnej atrofii, znaczy tych problemów jest kilka, takich fundamentalnych i z perspektywy niezainteresowania perspektywą mniejszościową bardzo trudno w to ten problem wejść. Pierwsza to jest kwestia ustawienia w ogóle tej naszej dzisiejszej dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że mówimy w pierwszej połowie XX wieku. I tak mówiąc neutralnie, no to wydaje się, że wszystko jest w porządku. No Boże Święty, 50 lat, tak? Cóż to za kłopot? To jest nawet nie jedno życie, prawda? I patrząc z perspektywy biograficznej, wydawałoby się, nie ma problemu. Tymczasem moim zdaniem jest gigantyczny problem, ponieważ mamy w tej przestrzeni 50 lat co najmniej 4 osobne epoki wykształcające odmienne metodologie, nie mówię nie historyczne, tylko w ramach studiów historycznych własne podmetodologie jak gdyby. To znaczy mówię tutaj o okresie, z którego w jakiejś mierze mój szanowny kolega z wydziału, pan profesor Markowski, się wywodzi, to znaczy badania okresu do powiedzmy 1918 roku razem z I wojną światową. To jest jedna przestrzeń wrażliwości, bo to jest inna wrażliwość, inne otoczenie instytucjonalne, inne okoliczności językowe, inne też miejsce środowiska żydowskiego w życiu społecznym. Potem mamy okres międzywojenny, szczególnie istotny z punktu widzenia chyba wzajemnych relacji,
bo jakby to powiedzieć, to jest ten okres, w którym obie społeczności mogły decydować o sobie w stopniu stosunkowo największym. Potem mamy kompletnie odmienną rzeczywistość II wojny światowej, naznaczoną oczywiście no, tym cieniem zagłady jako czymś absolutnie dominującym. A potem mamy, jeżeli mówimy o rok, trzymając się tej literalnej historii, rzecz, która jest szczególnie, jakby to powiedzieć, delikatna z perspektywy wzajemnych relacji, a rzadko bardzo badana, to znaczy obecność środowiska żydowskiego w Polsce po 1945 roku, w zupełnie innej rzeczywistości, postholokaustowej, komunistycznej i z obecnością państwa Izrael, tak? I to mówię tylko z perspektywy żydowskiej, a teraz z perspektywy polskiej, gdzie mamy kompletnie też wywrócony świat polskiej rzeczywistości, no to powoduje, że to jest osobny okres, prawda? I teraz, proszę państwa, konia z rzędem temu, kto by znalazł takiego polihistora, który by we wszystkich tych czterech epokach świetnie się odnalazł, a mówimy o przestrzeni jednego życia. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy na etapie bardzo trudnym, to znaczy my mamy badania fragmentaryczne, w ogóle w wielu aspektach niezaczęte, a oczekiwalibyśmy syntezy. Słusznie pan profesor Markowski mówił o tym, że to jest tożsamościowo istotne dla obu społeczności. Oczywiście, że jest. Problem polega na tym, że my na razie borykamy się z taką barierą wejścia i to jest bariera czysto naukowa. A teraz dodam do tego, nie chcąc tego rozwijać, ale niestety trzeba to zauważyć, barierę polityczną. No to przecież w latach 90. W znacznej mierze no, osoby, które, znaczy w latach PRL-u, no to jest jednak tak, że mieliśmy nadreprezentację ludzi o, też siłą rzeczy, tak socjologicznie, nadreprezentację ludzi o poglądach komunistycznych w przestrzeni akademickiej, a szczególnie w tych newralgicznych przestrzeniach wieku XX. I proszę wybaczyć, ale oni mają nieśli ze sobą pewną bardzo ciekawą, a jednocześnie stygmatyzującą w gruncie rzeczy cechę. To znaczy absolutnej niechęci do tradycyjnego społeczeństwa. I teraz jak zrozumieć tradycyjne społeczeństwo żydowskie, jak zrozumieć tradycyjne społeczeństwo polskie, nie mówiąc już o wzajemnych relacjach przy takim podejściu badawczym, to ja jestem bardzo ciekaw. Pan profesor Markowski mówi o Żichu. No Żich nie składał się z neutralnych światopoglądowo badaczy, tylko z badaczy, których władze PRL zaakceptowały w tym miejscu. I proszę wybaczyć, ale ja mam do Żichu gigantyczny dystans. Nie ze względu na to, że tam byli badacze żydowscy, tylko że tam byli badacze z pewną ogromną predylekcją marksistowską i niestety z mojego punktu widzenia ja nie do końca ufam tym wynikom badawczym, które oni uzyskiwali, bo oni pisali z resentymentem wobec tradycyjnego społeczeństwa, bo byli rewolucjonistami na katedrach. I teraz problem dla mnie... Przepraszam, że o to mówię, ale potem naprawdę nie będzie po temu okazji. Problem dla mnie jest taki, że część z tego i tak nierównomiernego dorobku poznawczego jest dla mnie nie do końca wiarygodny w punkcie wyjścia. Do tego dochodzi rzecz, o której możemy mówić przy okazji pani Engelking, to znaczy, że to jest też centrum sporów aktualnych politycznych. I tu jest, powiedziałbym, bardziej uczciwie, dlatego że w tym znaczeniu, że każdy ma prawo mówić po swojemu i jest mniejsza bariera wejścia, ale temperatura sporów, jakby taka obawa przed stygmatyzacją jest gigantyczna. I proszę mi wierzyć, że nie jest łatwo uczestniczyć w sposób akademicki w tych sporach, nie będąc... Po pierwsze, samemu nie wikłając się w jakąś stronniczość, po drugie, no nie będąc też tak stygmatyzowanym. I w związku z tym, proszę wybaczyć, ale ja patrząc na to na przykład z perspektywy badacza Kościoła katolickiego,
No ja jestem, i jeszcze mam jeden problem, przepraszam, jeszcze jeden problem akademicki i to już na tym skończę. Otóż, proszę Państwa, mamy bardzo poważny problem utrzymania, właśnie być może wynikający też z tego napięcia czterech epok, ale nie tylko, utrzymania pewnej bariery, co my właściwie badamy. Dlatego, że z mojego perspektywy to jest takie rozróżnienie, które jest fundamentalne. Czy my na przykład z perspektywy badań nad polską częścią jakby tej relacji, czy my badamy Polaków, czy my badamy katolików? To nie jest, to czasami jest to samo, i jakby nie ma napięcia, a czasami nie jest do końca to samo. Dlatego, że na przykład w perspektywie badań nad Śląskiem, to jest, no to tam się pojawia sektor niemiecki, prawda? A w perspektywie badań nad Warszawą pojawia się na przykład kwestia po pierwsze społeczności polskojęzycznej, która jest, wywodzi się ze społeczności żydowskiej. Tam jeszcze pojawiają się wyznaniowi Polacy. I teraz pytanie, co tu jest sednem? Bardzo łatwo przychodzi badaczom, zwłaszcza spoza polskiego kręgu kulturowego, przychodzi zrównywanie tych perspektyw. To znaczy, co polskie to katolickie, co żydowskie to judaistyczne. I tutaj się to chwieje w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w detale. Ja mogę powiedzieć tak, że na przykład być może, gdzie to na przykład się okazuje? To znaczy, no na przykład nie mamy porządnej, jakiejkolwiek porządnej książki na temat fenomenu konwersji. Ja mam w swoich badaniach spotykam Żydów konwertytów na katolicyzm. Na ogół jest to przez biografów kwitowane, a to jest polonizacja. A ja mogę powiedzieć, że bywa polonizacja, ale jak ja patrzę na niektóre teksty i osoby, no to wydaje mi się, że bywa no taka względna polonizacja. To znaczy, że to oni są wpychani w polskość przez reakcję środowiska żydowskiego. I teraz, a oni wcale nie z tego powodu się konwertują. Bywa różnie po prostu. I teraz ten fenomen nie został opisany, nie tylko uczciwie, on na przykład szczegółowo nie został opisany. I takie postaci, wiecie Państwo, no, to pogranicze pokazuje, że jest ogromna asymetria poznawcza. I proszę zwrócić uwagę, że nam się to też zaczyna tutaj w tym naszej rozmowie nakładać. To znaczy relacje polsko-żydowskie patrzymy z perspektywy studiów żydowskich. No bo nie możemy inaczej spojrzeć, bo jest ta asymetria. W związku z tym, proszę Państwa, jeżeli mówimy o zadaniach, no to zadaniem jest w jakimś sensie wyjście do relacji polsko-żydowskich z innej perspektywy niż studia żydowskie, ale jednocześnie bez uwikłania się w gigantyczny spór polityczny, który no nie ułatwia po prostu prowadzenia badań. Dziękuję bardzo. Bardzo dużo wątków pojawiło się w Pana wypowiedzi, Panie Profesorze. Będziemy do nich jeszcze na pewno wracać. Pan Profesor Markowski chciał odpowiedzieć. Bardzo proszę. Krótko, właściwie to, co powiedziała pani doktor Antosik-Piela i pan profesor Skibiński sprowokowało mnie do tego, żeby powiedzieć twardo, jako z perspektywy osoby, która w studiach żydowskich przepracowała sporo, no, kilkanaście lat. Proszę państwa, podstawowy problem, który jakby jasno to postawię, to co państwo mówiliście, jest taki, że bardzo często recepcja prac pisanych no właśnie wewnątrz studiów żydowskich, tak jak pan profesor zauważył, z perspektywy, tak, wspólnoty żydowskiej, recepcja w środowiskach takich historyków historii Polski na przykład jest bardzo niewielka. Oczywiście nie mówimy tutaj o pracach, które wywołują spory polityczne, przywoływana i przeze mnie wywołałem Wilka z lasu i potem wielokrotnie pan profesor się do niej odwoływał, dalej jest not, czy w ogóle badania prowadzone przez Centrum Badań nad Zagładą, ale prace, które nie budzą kontrowersji, mamy takich dziesiątki politycznych, natomiast one gdzieś znikają. Z drugiej strony, jak się pojawia problem, no bo to trzeba zbadać, to w środowiskach historyków, na przykład historii Polski, bo, no ale to jest przecież to są żydowskie rzeczy, to trzeba znać języki żydowskie, no to ci od Żydów się tym zajmują, a my to nie, prawda? I do czego my dochodzimy? Dochodzimy do tego, że właściwie monografie historyczne wielu dużych miast w Polsce
można by, a nawet trzeba byłoby napisać na nowo z uwzględnieniem tego, że mieszkało tam czasem 50-70% Żydów i zostały po nich różne źródła. I w językach żydowskich, i nieżydowskich. Tutaj pani doktor mówiła o wielojęzyczności, dodam jeszcze rosyjski do tego, co mówiłaś, do tej literatury. Ale zwróćmy uwagę, że Żydzi pozostawiają źródła nie tylko w językach żydowskich, tylko jest jakiś taki punkt, no już ich tam za dużo nie ma, no to tutaj ta ciężar jest przeniesiony na inną perspektywę. Stąd separacja studiów żydowskich, z którą ja bardzo staram się walczyć, naprawdę, bo uważam, że do niczego dobrego nie doprowadzi, jest jednym z problemów, myślę, że też w zakresie badań nad literaturą, nad historią literatury. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się, który wątek mamy kontynuować, bo właściwie widzę dwa. Jeden to jest zrobienie takiej listy może tematów, które domagają się opracowania. Tutaj pan profesor wspomniał o problemie konwersji żydowskiej, temat nieopracowany. Ja bym dorzucił właśnie, no, jeżeli na przykład chcemy zrozumieć antysemityzm o podłożu ekonomicznym, no to trudno go zrozumieć bez wnikliwych badań dotyczących roli, jaką odgrywali Żydzi w małych miasteczkach, które były centrami skupu płodów rolnych, prawda? I ich roli w tym procesie skupowania płodów rolnych od chłopstwa, a później pośredniczenia w handlu już w stronę dużych graczy na rynku żywnościowym. Bo być może dotykamy w tym miejscu jakby źródła w ogóle całego dwudziestowiecznego antysemityzmu na ziemiach polskich poza względami religijnymi, bo oczywiście jest tych wątków jest więcej. Ale ja bym chciał taką książkę przeczytać, która byłaby poza sporem politycznym, która by sięgała po prostu do liczb, do statystyk, do właśnie jakichś dokumentów rosyjskich z poszczególnych zaborów, jak to było w Prusach, jak to było w Galicji, jak to było w Królestwie Polskim czy w kraju przywiślańskim. Ja bym wtedy wiedział, co z dzisiejszej retoryki politycznej, która rozgrywa ten temat, jest mitem, a co jest twardą, co ma jakieś podłoże w faktach, ugruntowanie w faktach. Tych tematów jest więcej, bo tematem, który dla mnie osobiście byłby fascynujący, to jest relacje pomiędzy światem polityki polskiej jeszcze pod zaborami, a polityką żydowską, która była w jakimś stopniu odzwierciedleniem tej Polski. O tym mi powiedział Shlomo Avineri, taki no, politolog izraelski. Ja kompletnie nie byłem świadom tego, że życie, niezwykle bujne życie polityczne w międzywojniu, środowisk żydowskich, diaspory żydowskiej, które potem zostało, że tak powiem, przeniesione do Palestyny, było w dużej mierze odbiciem, zwierciadlanym odbiciem tej struktury politycznej w Polsce. Czy jest jakaś książka na ten temat? No ja bym chciał ją przeczytać. No dlaczego ja nie mogę jej przeczytać? Więc pewnie moglibyśmy długo wymieniać te tematy do podjęcia. Ja może, dając Państwu szansę uzupełnienia tej listy, zapytam, dlaczego te tematy nie były podejmowane? Czy jest coś, jakby na czym polega ten mechanizm tego, że pan profesor wspomniał o tym, że pewne kwestie są modne, inne są niemodne. Raz do 89 roku to jest blokowane. No powiedzmy, możemy zrzucić to na komunizm. Ale też komunizm komunizmem, ale może też pewien konformizm środowiska akademickiego, bo jednak byli też pojedynczy, odważni ludzie, którzy pisali o rzeczach, które były niechętnie przyjmowane przez władzę. Są takie przykłady, prawda? Więc otwieram rozmowę na ten temat. Może pani doktor chciałaby.
Troszkę jestem zaskoczona, że akurat mnie pan doktor wywołał do odpowiedzi. Nie, ale nie, jeżeli pani nie chce, to możemy przejść do innego tematu. Jak ja patrzę na badania nad literaturą, to rzeczywiście, tak jak już mówiłam, ta gorączka sporu jest w zasadzie żadna, dlatego że każda nasza nowa książka to jest zupełna nowość dla odbiorców, bo po prostu nie znali, ci autorzy byli zapomniani. Natomiast to, co jest istotne i to, co ja myślę, że często umyka, to przepraszam za takie kolokwialne wyrażenie, ale wrzucenia Żydów do jednego wora, tak? To znaczy, kiedy myślimy o Żydach, mamy tak naprawdę przed oczami obraz Żydów wywodzących się ze społeczności tradycyjnych, tak? Hasydów, ortodoksów i tak dalej. Natomiast nieczęsto myślimy o tym, że w społeczności polskich Żydów, a oprócz Żydów tak zwanych tradycyjnych, byli też Żydzi, a w zasadzie to już mówimy o Polakach, czyli Żydzi, którzy się zasymilowali, byli Żydzi, którzy się integrowali do kultury polskiej, czyli przechodzili na język polski, ubierali się na styl europejski, natomiast zachowywali swoją wiarę, swoje przywiązanie do judaizmu. Mamy w końcu syjonistów, też grupę bardzo rozległą i niejednorodną. Byli też socjaliści, bundowcy, no i rzecz jasna komuniści, więc to też trzeba o tym pamiętać, że kiedy pan doktor mówił o tym przeniesieniu tej polityki żydowskiej do nowo powstałego Izraela. O tym jest książka Elżbiety Kosewskiej na temat prasy izraelskiej i wyraźnie widać, że tytuły prasowe, które okazywały się w Polsce przed 1939 rokiem i do roku 1950, bo musimy pamiętać, że w 1950 roku zlikwidowano wszystkie żydowskie organizacje młodzieżowe i polityczne. W związku z tym część działaczy przeniosła się do Izraela i tam kontynuowano. I tak na przykład pojawiała się, ukazywała się przed wojną gazeta pod tytułem Opinia. Ona została reaktywowana po zagładzie w Polsce, a od 1950 pod tym właśnie tytułem ukazywała się w Izraelu. Więc o takiej też ciągłości możemy mówić, tak? Że i też właśnie nie patrzeniem na Żydów wyłącznie jak na reprezentantów tak zwanej, ja nie jestem zwolenniczką tej nazwy, ale tradycyjnej wspólnoty żydowskiej. O, to tyle. Też z drugiej strony, absolutnie zgadzając się z tym, co pani powiedziała, można powiedzieć, że ta tradycyjna wspólnota żydowska, tak zwani polscy Żydzi, to, co Niemcy nazywają, czy Żydzi Niemcy, Ostjuden, prawda? To jest też temat niepodjęty, nieprzebadany. Znaczy, i też dlaczego? Jakby wszystko, mam takie wrażenie trochę, że ta problematyka jest takim polem minowym trochę, bo może przyczyną takiej karłowatości tej refleksji naukowej, historycznej jest takie poczucie, że badanie danej kwestii może te kwestie w jakiś sposób elewować na poziom taki, który sprowadzi to do stereotypu. Prawda? Jeżeli będziemy badać przez 20 lat, jeżeli jakiś badacz przez 20 lat będzie zajmował się Żydami komunistami, to i napisze na ten temat 5 bardzo dobrych książek, to dostarczy tym amunicji dla antysemitów, którzy posługują się stereotypem Żydokomuny. Ja pamiętam, jak Paweł Śpiewak wydał książkę Żydokomuna. No, trudno zarzucać Pawłowi Śpiewakowi antysemityzm, świadomy lub nieświadomy, a jednak takie zarzuty padały. Trudno w to uwierzyć, ale naprawdę tak było. Więc to jest pewien węzeł gordyjski. Więc teraz może, żeby trochę dać nam odpocząć od tych emocji, przejdźmy do kwestii bardziej bezpiecznej, bo związanej z metodologią. Padło tutaj stwierdzenie, że tematyka trudnych relacji polsko-żydowskich jest podejmowana często przez autorów, którzy nie mają zaplecza historycznego. No, Jan Tomasz Gross, socjolog, czy pani Engel King.
Chociaż w moim odczuciu to jest jakby sprawa drugorzędna, bo liczy się tak naprawdę ciężar gatunkowy dzieła i kto jakby uzyskane dyplomy na uczelni, mimo że jesteśmy na szacownej uczelni, nie są ani rękojmią, ani gwarancją profesjonalizmu, ani też brak ich nie powinien w każdym razie obezwartościowywać a priori przynajmniej dzieła naukowego. Ale chciałem zapytać w takim razie o kwestię właśnie źródeł historycznych. Znaczy, mamy mówić o historii, rozmawiamy w gronie historyków. Jaki byście państwo wymienili obszary źródłowe, tej bazy materiałowej, czy bazy źródłowej, jak to się żargonowo mówi wśród historyków, które mogą stać się podstawą taką w miarę bezpieczną, odsuwającą zarzut właśnie ideologizacji czy upolitycznienia dla sprawiedliwego, bezstronnego, neutralnego odmalowania tego zjawiska, o którym mówimy. Panie profesorze, może najpierw. Ja zacznę od prawdy, którą pewnie my tu wszyscy wyznajemy, że źródeł bezstronnych po prostu nie ma i wszystkie należy krytykować i już. Nie ma lepszych i gorszych źródeł. To zależy od tego, jaki temat realizujemy, jaki problem rozpatrujemy, jakich narzędzi używamy, żeby te źródła zaczęły do nas właśnie jak najbardziej bezstronnie mówić. One same w sobie zawsze przedstawiały jakiś punkt widzenia, czyjś punkt widzenia człowieka czy instytucji i już. Natomiast chciałbym, odpowiadając na pana pytanie, to myślę, że chciałbym powiedzieć coś, co może będzie trochę zaskakujące. To znaczy my przez ostatnie chyba 10 lat w zakresie studiów żydowskich dość dobrze już radzimy sobie ze źródłami, które zostały napisane w językach żydowskich, to znaczy ze źródłami, do których nie zaglądają historycy, którzy zajmują się w ogóle, nie wiem, historią Polski, czy historią nieżydowską i ci Żydzi gdzieś tam jako problem badawczy im wchodzą do tematu. Oczywiście nadal jest co robić, ale myślę, że już dziś to jest jasne, jak ktoś w studiach żydowskich pracuje, to trzeba sięgać, czy operować, mieć warsztat, który pozwala na zapoznanie się z tymi materiałami. I to jest okej. Natomiast widzę coś innego, to znaczy mam wrażenie, że przy tym często gdzieś gubi się ważne materiały w językach nieżydowskich, ważne materiały, które często się oskarża o to, że są właśnie zewnętrzne, że to nie zostały wytworzone przez ludzi, o których piszemy, tylko jest to obraz trochę zewnętrzny i to pewnie już właśnie bardziej zakrzywia. I jedne i drugie zakrzywiają, w związku z tym ja bym raczej myślał znowuż o tym, co powiedziałam na początku i z czym się pan profesor i pani doktor zgodzili, że trzeba szukać tego holistycznego rozwiązania. To znaczy wydaje mi się, że dziś w dobie digitalizacji coraz lepsze dostępu do materiałów, w dobie sytuacji, w której my się uczymy pracować zespołowo, to znaczy dzielić tą pracą i wspólnie coś robić, wspólnie pracować nad jednym zagadnieniem, to powinniśmy dbać o bardzo szeroką i różnorodną bazę źródłową. Bo tu trudno zrobić listę, weźmy to, czy prasę, czy coś. Te źródła są w obiegu naukowym. Natomiast myślę, że kluczowym problemem jest łączenie wiedzy, którą z szerokiego grona materiałów można pozyskać. Co jednak ma się stać, jeśli do niektórych tematów tych źródeł jest jak na lekarstwo i mamy jeden czy dwa rodzaje tych materiałów i wiemy, że inne się nie zachowały albo nie były wytworzone i musimy pracować na tym, co wiemy, że z gruntu nie jest super obiektywne. Na to odpowiedzieć można prosto. Trzeba szukać narzędzi, nowoczesnych narzędzi metodologicznych, teoretycznych, które pozwolą nam się jak najbardziej przedrzeć przez subiektywizm tego materiału. I to się dzieje. Panowie, mówiliście tutaj, pan profesor i pan doktor, mówiliście tutaj o tym, że niehistorycy biorą się za materię historyczną. Ja byłbym skłonny troszeczkę w opozycji do mojego szacownego kolegi wystąpić, podtrzymując głos pana doktora tutaj. Mianowicie
To jasne, że warsztat historyczny jest fundamentalny, ale znam dobrych socjologów, którzy nabierając elementy warsztatu historycznego potrzebnego przede wszystkim na poziomie przygotowania dokumentów, włączają swoje narzędzia i potem wiele ciekawych rzeczy potrafią powiedzieć, prawda? Jako osoby, które potrafią wykorzystać ujęcia teoretyczne, jako osoby, które potrafią używać narzędzi do czytania między zdaniami w tych dokumentach. To prawda, różnie z tym bywa. Mówię tutaj o sytuacjach, w których mamy badaczki czy badaczy, którzy rzeczywiście robią swoją robotę po prostu porządnie. I też nie mam tutaj zastrzeżeń. Ja sam jako historyk z dyplomami historycznymi sięgam bardzo chętnie po socjologię, sięgam po narzędzia, których nikt mnie nie uczył na historii, których uczyłem się od koleżanek i kolegów, którzy skończyli studia socjologiczne czy antropologiczne. Nie ma w tym nic złego, jeśli rzeczywiście jesteśmy po prostu rzetelni i ta etyka jest dla nas fundamentalna. Bardzo proszę. Znaczy, bo dotknęliśmy tutaj dwóch rzeczy, które jedna jest nieporozumieniem, a drugie jest. Troszeczkę zbliżę. Przepraszam bardzo. Jedna jest nieporozumieniem, a drugie jest chyba koniecznością do powiedzenia z mojej strony. Ja nie wcale nie zamierzam zabraniać zabierania się. Nie mam takiego podejścia, powiedziałbym, koncesyjnego. Tak? To znaczy, że dyplom koncesjonuje jakieś tam badania. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to nie chodzi o dyplom, to chodzi o po prostu umiejętności. To znaczy ja mam głęboko wątpliwości, czy wszyscy badacze, którzy przychodzą z rynku historii, literatury, z całym szacunkiem dla pani doktor, i z rynku socjologicznego, czy oni biorąc się za analizę tematów stricte historycznych rzeczywiście robią to rzetelnie. I to nikogo nie podejrzewam o chęć manipulacji, natomiast wydaje mi się, że oni po prostu się odbijają od pewnych braku umiejętności. I przywołane tutaj ważne książki, na przykład Jana Tomasza Grossa, abstrahując od wszystkich innych aspektów tam dyskusji takiej stricte światopoglądowo-politycznej, no to one były dość precyzyjnie zdiagnozowane jako co najmniej wybiórczo kompetentne pod względem historycznym. I teraz znowu nie chcąc się wprowadzić w tutaj całej dyskusji w taką dyskusję, a co my sądzimy o sąsiadach, no to może możemy powiedzieć, że jest jakiś problem z tym. To znaczy jest pewne wyzwanie. To jest jakby jedna uwaga i ja się absolutnie zgadzam. To znaczy, natomiast proszę mi pozwolić być też większym tradycjonalistą warsztatowym. To znaczy proszę państwa, czytanie źródeł historyczne, krytyczne oczywiście, nie polega tylko i wyłącznie na czytaniu, ale też na rozumieniu źródeł. Problem jest taki, że wielu naszych kolegów nie rozumie, co czyta. To jest, oczywiście tu jest pytanie, co z tym zrobić. No ja nie wiem, mogę polemizować co najwyżej, ale jest to bardzo poważny problem i teraz... I mam wrażenie, że część zagadnień w XX wieku to nie jest zjawisko zarezerwowane dla tej trudnej problematyki, o której dzisiaj rozmawiamy, tylko w ogóle dla badań dwudziestowiecznych wynika po prostu z tego, że się nie rozumie, co się czyta. Czasami nie rozumie się w sposób usprawiedliwiony, bo to trudno jest zrozumieć i można pobłądzić, a czasami się nie rozumie, bo po prostu, przepraszam, poziom intelektualny badacza nie starcza. No. I to jest, proszę wybaczyć, no to tak życie to pokazuje niestety. I tu wydaje mi się, że nasza tematyka nie jest ani wyjątkiem, ani specjalnym, nie wiem, jakimś szczególnym przypadkiem. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że dodałbym do tego, co pan profesor powiedział, że rzeczywiście krosowanie różnych typów źródeł jest bardzo ważne, ale pod warunkiem, że rozumiemy wszystkie te typy źródeł. Ja mam na przykład gigantyczny problem, patrząc na źródła, jak się robi badania z tego styku katolicko-żydowskiego, to znaczy, bo ci badacze nie rozumieją źródeł katolickich. Oni nie bardzo wiedzą, po co te źródła były wytworzone, jakie są uwarunkowania ich wytworzenia, celowość, abstrahując od wszystkich innych rzeczy. Jeden przykład.
Taki kuriozalny, żebyście Państwo zrozumieli, że to potrafi być naprawdę bardzo istotne. To znaczy w studiach żydowskich list prymasa Chlonda z 30 bodajże 4 roku, wielkanocny list prymasa Chlonda, uchodzi za przykład klasycznego antysemityzmu. Tymczasem elementarna lektura tego listu w całości, bez nadania tezy jakby wyjściowej, mówi nam o tym, że to przede wszystkim jest list antynazistowski. A cały kontekst żydowski służy raczej temu, żeby powiedzieć, że nazizm jest nie do przyjęcia z punktu widzenia katolickiego. Ja bym o tym nie wspominał, gdybym nie miał bardzo dziwacznej rozmowy w Nowym Jorku z przedstawicielami tamtejszej diaspory żydowskiej, którzy właśnie mi tak pokazali ten list jako naczelny dowód skrzywienia antysemickiego Chlonda. A ja po prostu, mi szczęka opadła, bo ja 2 tygodnie wcześniej używałem tego listu zupełnie do czego innego i w dodatku w ogóle, znaczy ja rozumiałem, że Żydzi mogą na przykład nie zgadzać się z tą opinią, którą tam wyraża Chlond na temat społeczności żydowskiej, ale żeby uczynić z tego główny zarzut wobec Chlonda, podczas gdy jego celem było po prostu zdezawuowanie nazizmu, no to już wydawało mi się zupełnie kuriozalne. I teraz niestety to jest taki przykładek przerysowany, a w dużo słabszych sprawach to jest dużo częstsze, z dużo mniejszym natężeniem. Natomiast wracając do tego, czego nie przebadano, jakich typów źródeł. Proszę Państwa, bardzo istotne dla stosunków polsko-żydowskich są źródła komunikacji między obiema społecznościami, na przykład w okresie międzywojennym. Wyjątkowo pod tym względem ciekawa jest prasa, żydowska prasa polskojęzyczna, dlatego że ja sobie nie przypominam polskiej prasy widisz, tak? To znaczy nie bardzo sobie przypominam, żeby coś takiego istniało. Natomiast tutaj istniał taki sposób komunikowania się środowiska żydowskiego z polskim otoczeniem kulturowym. To jest na przykład nasz przegląd. Proszę Państwa, dopóki nie zobaczę monografii naszego przeglądu, to nie bardzo uwierzę, że my badamy stosunki polsko-żydowskie, a mówimy tutaj o periodyku, z którego wywodzi się na przykład Korczak. Więc teoretycznie powinno to być w ogóle fruwać, te badania powinny tam fruwać wokół tego. Otóż nie ma tej, znaczy to jest trudne, no bo to jest periodyk, dodajmy, syjonistyczny, przynajmniej w pewnym aspekcie. I ja rozumiem, że tam są pewne zahamowania jakby w tych badaniach, ale mimo wszystko, no tyle lat chciałoby się. W związku z tym te źródła komunikacyjne wydają mi się istotne. I wydaje mi się, że dla relacji to one nabierają szczególnego znaczenia. No i tyle. Bardzo proszę. Pan profesor zechciał podać tytuł Nasz przegląd. To był przed wojną największy, miał najwyższy nakład dziennik polsko-żydowski. Analogiczne pismo było w Krakowie, Nasz dziennik, a we Lwowie Chwila. I faktycznie takie monografie byłyby bardzo pożądane, tylko że tu problemem jest to, że one się ukazywały bardzo długo i nie ma aż tylu chyba badaczy, którzy napisaliby monografię tego dziennika, aczkolwiek ja uważam, że powinna powstać. I też a propos tego źródła, bo sama korzystam w swoich badaniach z prasy i też z naszego przeglądu, dla historyków literatury, którzy zajmują się literaturą żydowską, prasa jest absolutnie nieocenionym źródłem informacji, nie tylko o autorach, ale i tekstów literackich, dlatego że przed wojną ukazywało się bardzo mało tak zwanych druków zwartych, tak? Tomików wierszy i tak dalej, powieści. Natomiast powieści w odcinkach, poezje w tych dziennikach trafiały do bardzo szerokiego grona odbiorców i też kształtowały to, o czym już mówiłam, czy tą literaturę polsko-żydowską, czyli piszemy po polsku na żydowskie tematy. O, to tak. Znaczy ja przepraszam, ale to ja się muszę upomnieć o swój własny warsztat. Napisanie monografii 20-letniego dziennika no jest wyzwaniem, powiedzmy, doktoratowym, no ale to kurczę, w 4 lata powinno być do zrobienia. To znaczy, proszę wybaczyć, ale mamy przykłady takich prac i
Znaczy, ale proszę Państwa, no nie, nie, fakt jest faktem, że to nie jest bardzo popularny sposób badania, bo my nie mamy zrobionej trybuny ludu dla PRL-u, w związku z tym, o czym my mówimy w temacie, no jednak bardziej szczegółowym, tak? Więc no, wiem, że to jest bariera, ale tak obiektywnie rzecz, na rzecz ujmując, nie powinna być. Ja tutaj też swoją brudną pieczeń upiekę przy okazji tej rozmowy, bo w numerze twórczości, o którym już Państwu mówiłem, tym dziewiątym, drukujemy dwa opowiadania Aliny Gołąbowej, która była no, w tamtym czasie, kiedy pisała te opowiadania, młodą pielęgniarką. Wydrukowała je w tygodniku Ewa. To był tygodnik przeznaczony dla kobiet, było to pismo kobiece, o ambicjach intelektualnych, czyli to był tygodnik kulturalny, nie jakiś lifestyle'owy, ale był to tygodnik skierowany dla kobiet, dziewczyn pochodzenia żydowskiego w języku polskim, więc to jest niesamowite, jak bogate było to piśmiennictwo ówczesne, znaczy jak, że tak powiem, rozszyty był ten target, ten odbiorca, bo w każdym segmencie była, że tak powiem, oferta i ta oferta była na wysokim poziomie. Znaczy ja, można dotrzeć właśnie do tego tygodnika w archiwum Polony i sobie poczytać. No, znakomite tam były rzeczy i eseje, i reportaże. Także dajemy taki jeszcze z komentarzem Anny Ciałowicz właśnie przykład tego życia kulturalnego żydowskiego przedwojennego. Bardzo proszę. Na chwilkę. Tygodnik Ewa wiąże się z naszym przeglądem o tyle, że naczelną redaktorką Ewy była Paulina Apenszlak, żona Jakuba Apenszlaka, jednego z założycieli naszego przeglądu. Natomiast o Ewie warto powiedzieć to, że to było pierwsze i jedyne międzywojenne pismo skierowane dla kobiet żydowskich w języku polskim. Oczywiście pisma były w języku jidysz, ale nie było innego tytułu. Proszę Państwa, czas biegnie nieubłaganie. Ja wprawdzie sądziłem, że usłyszę od szanownych panów profesorów lawinę przykładów typu archiwum Ringelbluma, typu właśnie jakieś dokumenty kościelne, czy nie wiem, na przykład przykłady ustaw numerus clausus i tak dalej, i tak dalej. Jakby konkretne przykłady źródeł. Moja odpowiedź, znaczy nie było odpowiedzi na moje pytanie na takim poziomie szczegółowości, który się spodziewałem, ale ponieważ jest już mało czasu, a obiecałem Państwu, że będziecie Państwo mieli możliwość zadania pytania czy wypowiedzi, to proszę szanownych rozmówców tutaj o powstrzymanie się od dalszych komentarzy i oddaję Państwu głos. Jeżeli ktoś chciałby skomentować przebieg tej dyskusji, czy zgodzić się, czy nie zgodzić z opiniami, które tu padały, albo wyrazić swój brak usatysfakcjonowania przebiegiem tej dyskusji, to zachęcam. Jest taka możliwość. Bardzo proszę. Pierwsze, bardzo dziękuję za to pytanie i rzeczywiście ono jest dla naszej debaty fundamentalne. Ja nie ukrywam, że tak gdzieś marzyłem o tym, że ktoś z Państwa to pytanie ostatecznie nam zada.
ale żeby też bronić siebie i szacowne koleżeństwo, które jest tutaj obok, to powiem, że my ciągle na to pytanie przecież odpowiadamy, ale żeby zebrać w jedno miejsce i wspólnie i osobno, tak bym odpowiedział na to pytanie, wszystko zależało od grupy, od grup po jednej i po drugiej stronie, jeśli już wydzielimy te dwie strony, o których mówimy. Świetnie pani zauważyła, zadając pytanie, że mamy sytuację, w której dzieci bawią się ze sobą i długo o tym pamiętają i myślą tylko dobrze i wspominają to tylko dobrze, a z drugiej strony mamy też wspólnoty, które rzeczywiście były nieprzenikalne. To znaczy mamy wspólnoty, gdzie Żydzi nie mówią w innym języku niż widzisz na przykład, prawda? I nie ma żadnego tranzytu ani językowego, ani kulturowego. Ale odpowiem na to pytanie przykładem. W moim rodzinnym miasteczku, w którym się wychowywałem, przed wojną 1/3 mieszkańców to byli Żydzi. I jak rozmawiałem potem, pisząc swoją pracę magisterską ze starszymi mieszkańcami, to nie wszyscy byli w stanie powiedzieć coś widzisz. Jedno zdanie, dwa zdania, niewiele tam im w głowach może już zostało, ale wszyscy mówili, ale jak przecież normalnie mówiliśmy trochę po polsku, trochę widzisz, w zależności od sytuacji, w jakiej się bawiliśmy, prawda? A jestem też przekonany, że w tym samym miasteczku były rodziny żydowskie, które absolutnie nie miały kontaktu z rodzinami chrześcijańskimi, albo czy nie żydowskimi, albo też nie żydowskie, które absolutnie tego kontaktu też z żydowskimi nie szukały. To jest wielka mozaika. Użyję takiego słowa trochę kolokwialnie, to był wielki miszmasz, więc i razem, i osobno. Taka byłaby moja odpowiedź. Proszę Państwa, ja powiem jako warszawiak rodowity, tam od ładnych paru pokoleń, co jest rzadkie w moim własnym mieście. Otóż, proszę Państwa, te światy są różne także jeśli chodzi o geografię. Tak? To znaczy ja robię to ze studentami na zajęciach poświęconych 20-leciu międzywojennemu, robię takie proste ćwiczenie, to znaczy jaki odsetek ludności żydowskiej przyznawał się w spisach powszechnych do polskiego jako języka domowego, tak? Bo tam było takie pytanie o język, tak? I o religię. W związku z tym skorelowanie tych dwóch danych daje pewne wyobrażenie o stopniu polonizacji. Takie kruche, ale jednak pewne, znaczy pokazujące zjawisko. Proszę Państwa, w Warszawie ten odsetek sięgał 7%, a w Krakowie 25%. I to jest najwięcej we Lwowie, około 30%, a we Wilnie 0. I teraz to jest rozpiętość rzeczywistości współżycia, tak? To znaczy między Wilnem a Lwowem. Tak? No, to są dwa bieguny. I to jest, warto o tym pamiętać, bo ja to pokazuję studentom, żeby oni nie wrzucali wszystkiego do jednego worka, tylko wiedzieli, że były różne światy. Tak? To znaczy z mojego punktu widzenia na przykład nie jest przypadkiem stosunek Karola Wojtyły do kolegów Żydów, ponieważ tam styk, galicyjski styk między dwoma społecznościami był dużo szerszy niż gdyby być może oni żyli, nie wiem, na Wileńszczyźnie, sytuacja byłaby diametralnie odmienna. I po prostu tak było. I teraz druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to intencje styku. Bo no tak się składa, że między innymi jednym z pól moich badań jest narodowa demokracja, czyli no środowisko per se nastawione antysemicko,
czy powiedzmy delikatnie krytycznie wobec środowiska żydowskiego. Otóż proszę Państwa, ja mam w oczach dwa spotkania z czasów studenckich z jednym z człowiekiem, który wywodził się ze środowiska narodowo-demokratycznego międzywojennego, a drugie ze Stanisławem Stommą, który był wtedy na fali takiego dialogicznego kursu katolicko-judaistycznego. I otóż Stanisław Stomma, wilnianin, powiedział, że on w życiu nie był w dzielnicy żydowskiej w Wilnie. Nigdy nie był. Nie przekroczył tych kilku ulic, które go dzieliły od jego domu do granic dzielnicy żydowskiej. Nie miał żadnego kontaktu. Jednocześnie środowisko narodowo-demokratyczne na przykład szkoliło się do tego, żeby na przykład czytać gazety żydowskie w języku jidysz. Były specjalne komórki do tego właśnie, żeby poznać, co Żydzi myślą, co Żydzi mówią, tak? Nie z powodu chęci dialogu, tylko z powodu rozpoznania przeciwnika politycznego. I teraz z tego punktu widzenia proszę zwrócić uwagę, jak bardzo skomplikowana jest ta panorama kontaktów, jakie są dziwne przyczyny kontaktów. Nie zawsze byśmy je akceptowali dzisiaj. Natomiast jednocześnie naprawdę świadomość wzajemna bywała bardzo różna. Nawiasem rzecz biorąc, na przykład doskonałe kontakty radykalnych nacjonalistów polskich i żydowskich, które się zdarzały, między Żabotyńskim a falangistami na przykład, to też pokazują gigantyczny kłopot, jaki my mamy, żeby zrozumieć skomplikowanie tej tkanki społecznej, w której oni funkcjonowali. I ja teraz nie chcę nikogo ani tłumaczyć, ani specjalnie, tylko chciałem pokazać Państwu tą panoramę. To znaczy ona jest bardzo różna i proszę mi wierzyć, że ja na przykład dla mnie bardzo, bardzo by się przydało takie pojawienie się takich studiów przekrojowych, porządkujących trochę takie podstawowe dane, tak? To znaczy nawet to, co ja mówię tym studentom, że ten stopień polonizacji był różny geograficznie, to żeby to gdzieś było napisane w taki prosty sposób, żeby ludzie, którzy nie są specjalistami, mogli chociaż dotknąć tej różnorodności. Mnie się wydaje, że to jest w ogóle problem naszego środowiska historycznego, my, że takiej propedeutyki nie uprawiamy, bo nam się wydaje to mało ambitne, ale kurczę, przepraszam, w dalszych perspektywie dłuższego czasu poznawczego to jednak trochę porządkuje i nawet jeśli to są niedoskonałe rzeczy, to wydaje mi się, że warto je czasami robić i jeżeli mówimy o tych postulatach, to wydaje mi się, że to jest jeden z tych postulatów, to znaczy, żebyśmy próbowali pokazać chociażby tą panoramę. Czy to się udaje? Nie wiem. Znaczy, czy to jest jakby łatwe? To pewnie też nie, ale warto. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa jeszcze. Proszę bardzo. Żydowską wojowników do Izraela. To jest jedno z
Dziękuję bardzo za to obszerne pytanie. Wprawdzie nie zrozumiałem Jungtim pomiędzy Snyderem a Zychowiczem, ale może ktoś z tutaj siedzących za stołem. Bardzo proszę, kto chciałby odpowiedzieć. Zrozumiałem, główna intencja pani była taka, czy z państwa badań wynika jakieś dobro. To ja odpowiem krótko. W pytaniu chyba troszkę pani uogólniła, że było dobrze, potem są konflikty, było różnie. Były konflikty, było dobrze i my staramy się tutaj wszyscy właśnie, żeby tego nie uogólnić. Pokazujemy, tak jak odpowiadałem na pani pytanie, było i tak, i tak. No, historia nie jest czarno-biała, nigdy mówiąc krótko. A przynajmniej nie w takich sytuacjach. I teraz co ma z nich wynikać? My robimy to po to, aby zrozumieć. Ja tak swój zawód sobie wyobrażam, aby zrozumieć, dlaczego dziś jesteśmy tu i teraz. To takie może trochę patetyczne stwierdzenie, dlaczego jesteśmy w takich okolicznościach i jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jak do tego doszło? Mówi pani o Snyderze i o niebezpieczeństwach. Myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, to raczej się bardzo mało boimy, jak się zabieramy za tematy, za które się zabieramy, bo taki to już jest zawód. Na szczęście jeszcze nic nam się nie stało i mamy wielką nadzieję, że nic się nam nie stanie ze względu na nasze badania. Misja i cel jest jasny. Obiektywne dążenie do poznania prawdy i do zrozumienia. Natomiast mamy już znacznie mniejszy wpływ, bo chyba też o to chodzi w pani pytaniu, na impact naszych studiów, taki powszechny, popularny. Jednym z elementów tego impaktu jest na przykład to, że tutaj jesteśmy razem ze sobą, prawda? Natomiast jeśli ktoś zaprasza nas do mediów, byśmy opowiadali o tych badaniach, to my najczęściej nie odmawiamy, idziemy, bo to jest część naszej pracy. Ale sami wpływu na to nie mamy, mówiąc krótko, nie generujemy programów telewizyjnych, nie organizujemy sami z siebie jakichś wielkich, prawda, festiwali popularyzacji, ale w nich chętnie uczestniczymy. Tak mogę to określić. To znaczy ja mam trochę inne podejście niż Artur Markowski do tego. To znaczy mnie się wydaje, że sam fakt podejmowania badań często wywołuje zainteresowanie publiczne. Tak? To znaczy, proszę wybaczyć, ale kazus jakby wielkiej kariery książki Grossa między innymi polegał na tym, że skądinąd znane przypadki tych zajść antyżydowskich w okresie lata 1941 roku nie zostały właściwie opisane na podstawie danych Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, przepraszam, ja teraz przeciwko narodowi polskiemu. Po prostu, znaczy te źródła były, tak, to znaczy one były na podorędziu, wiedziano o ich istnieniu, nikt się za to nie zabrał w odpowiednim czasie, w trochę innej atmosferze, w związku z tym później to wygenerowało
problem. To znaczy, bo dyskusja wokół książki Grossa, proszę wybaczyć, nie była specjalnie spokojna, o tak to ujmę. I ja nie mówię, że wtedy byłaby spokojna, ale byłaby na innym poziomie merytorycznym. To znaczy, i teraz, jeżeli mówimy o tym, o to, co, czy warto podejmować badania, otóż moim zdaniem jest to konieczne, ponieważ te tematy nieprzebadane są podawane w najdzikszych możliwych kontekstach i często nawet nie wiemy, że one są nieadekwatne do rzeczywistości. To, co powiedział pan profesor Markowski o tym, że to w jakimś sensie no jest służba po prostu prawdzie, to jest też służba w takim bardzo przyziemnym służba jakiejś rzetelnej świadomości społecznej. To, że można to wykrzywić medialnie i tak dalej, i że te badania nie zawsze są takie stuprocentowo obiektywne, bo nie wszystkim przyświecają takie jednoznaczne intencje, no to jest oczywiście życie, no to tak jest w każdej dziedzinie. Natomiast w oczywisty sposób myślę, że można przyczyniać się do większej rzetelności. Ja mam jeden przykład z mojego macierzystego podwórka, to znaczy z podwórka badań nad Kościołem katolickim, który nie jest zupełnie nie a propos żydowskich tematów, ale pokazujący, jak działa ten mechanizm. Otóż, proszę państwa, zwiększone zainteresowanie przedbeatyfikacyjne prymasem Wyszyńskim skłoniło Kościół Polski, w czym ja uczestniczyłem, do otwarcia jednego z głównych archiwów, czyli Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski dla badaczy. Weszło do tego archiwum w ciągu kilku lat, no myślę, że ze 30 czy 40 osób, z różnymi tematami badawczymi. To zaowocowało zdecydowanym wyciszeniem wszystkich wariackich, takich powiedziałbym, interpretacji osoby prymasa przed beatyfikacją i mieliśmy, za to wprowadzono wiele rzetelnej wiedzy, tak powiedzmy. Więc to jest taki case, że to nie jest kwestia prosta, że na pewno tak by się stało, ale że wysiłek na pozwalający środowisku historycznemu na badanie pozwala na urealnienie nieco takich kontekstów społecznych. Mam wrażenie, że w niektórych przypadkach, także dotyczących naszego zagadnienia, jakby celowe podjęcie pewnych badań po raz pierwszy też być może przyczyniłoby się do ułagodzenia emocji, tak? O tak powiedzmy, dlatego że najczęściej to wychodzi, znaczy nie zawsze tak jest, ale często, najczęściej to jest tak, że skrajne oceny po prostu nie znajdują potwierdzenia w rzetelnej analizie źródłowej i trzeba troszkę to przemyśleć, trzeba się jakby nad tym zastanowić, pochylić, nawet nad trudnymi problemami. Więc rozumiejąc pytanie, po co się to bada, no to wydaje mi się, że właśnie po to, żeby no między innymi po to, żeby przywrócić jakieś proporcje rzeczywistości w jej rozpoznaniu. Szanowni Państwo, czas jest nieubłagany, będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie i cieszę się, że profesor Skibiński wygłosił przed chwilą taką pochwałę rozumu, oświeceniową pochwałę rozumu, która przystoi tej instytucji, w której się znajdujemy, którą można by zawrzeć w maksymie im więcej wiedzy, tym mniej przemocy. Oby właśnie badania nad koegzystencją Polaków i Żydów w XX wieku również dały, że tak powiem, dowody na słuszność tej tezy. Dziękuję Państwu bardzo za udział w naszej rozmowie. Dziękuję gościom, dziękuję publiczności. Mam nadzieję, że nasza rozmowa odbyła się z pożytkiem dla Państwa. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy również panu prowadzącemu.